Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, po dosyć długiej przerwie od takich odcinków na moim kanale, pokażę Wam, jak zrobić zadania festiwalu Zimę. Są one tutaj. O, mamy migawkę ekspresowej spedycji, czyli jak to Fortnite określiło, zadania fabularne. Aczkolwiek wątpię, że one będą się jakkolwiek wpisywały w fabułę ogólną tego sezonu. Ale zrobimy je i zobaczymy. Od razu też mówię, to co teraz mówię, nagrywam po nagraniu tego odcinku, ponieważ nie włączyłem, nie wyłączyłem sobie mikrofon. Nie zauważyłem to dopiero gdzieś chyba 4 minuty po starcie tego nagrywania, czy nawet jakoś później. Dlatego może się to teraz wydawać właśnie, że mówię trochę nie o tym, co widać na ekranie, ale tam w pewnym momencie ten głos z odcinka wróci. Więc taka szybka informacja, a teraz lecimy do gry zrobić te zadania. Okej, więc jesteśmy już w grze i tam pierwsze zadanie, musimy odwiedzić jedną z trzech lokacji ekspresowej spedycji. No, na mapie mamy trzy różne. Ja postanowiłem odwiedzić tą, powiedzmy, główną, w której znajduje się też NPC, z którym też później będziemy musieli dużo rozmawiać. I po odwiedzeniu tej ekspresowej, tej placówki, teraz musimy zbadać sterty skradzionych prezentów. Są one porozrzucane po mapie. No i jedna była tu, a teraz udamy się do tamtej miejscówki, Gasnących Gór. Zapomniałem nazwy. Do Gasnących Gór, gdyż w Gasnących Górach mamy tych stert prezentów dwa. Dwie sterty w jednej miejscówce, więc jest łatwiej. Więc podbiegamy, zbieramy jedną, w sumie już drugą na trzy i lecimy po trzecią stertę, która jest tutaj. Oczywiście na razie olewałem przeciwników, teraz już nie. O, typowy ja. O, teraz dostanę tutaj na pyrkę. Lecimy. I teraz muszę odwiedzić chatę u Pożecha, gdy pojawi się latająca wyspa. Więc w tym momencie Matthew z przyszłości się z wami żegna i zaraz będzie Matthew już zwykły. Okej, więc pojawiła się już na mapie latająca wyspa, która na czas właśnie eventu zimowego zamieniła się w chatę u Pożecha. Wchodzimy na nią. I mamy. Zadanie zaliczone. Okej. Teraz musimy porozmawiać o ukradzionych prezentach ze świąteczną paczuchą. I musimy się wrócić do tam, gdzie zaczynaliśmy. A w sumie nie ma daleko. Jesteśmy i idziemy rozmawiać z paczuchą. Wygląda na to, że to Krampus stoi za kradzieżą prezentów. Zhakował nawet drony ekspresowej spedycji, by sprawnie kraść paczki. Zniszcz zhakowane drony i dowiedz się, gdzie przebywa Krampus. Uratujmy festiwal zimy. Okej. To zadanie zostało wykonane. Teraz mamy kolejny etap, pierwszy z czterech. Zniszcz zhakowane drony ekspresowej spedycji w gorących punktach. Okej. Zniszczmy. No i mamy trzy drony zniszczone. I teraz mamy
Użyj przebrania za rekwizyt podstępnego śniego Mandosa koło Krampusa i jego sterty prezentów. Więc Krampus znajduje się tutaj na dole. To oznacza, że musimy to zrobić w następnym meczu. Więc wracam za chwilę. Okej, więc zbliżamy się już do miejscówki, w której znajduje się Krampus. I najpierw musicie znaleźć podstępnego śniego Mandosa. I następnie ukryć się w nim. Po czym podchodzicie. I tyle. Teraz musicie ustawić nadajnik dla zespołu ekspresowej spedycji przy stercie prezentów. Przy stercie prezentów, tutaj. Ciach. I teraz mamy pomóż w zlikwidowaniu Krampusa, by ocalić festiwal zimy. Okay. Więc chodźmy. Ajajajajajajajaj. Aha. Się dałem trochę zagonić w bazie róg. Okej. Okay. I po jego zabiciu wypada skrzynia. I co? Zbierz przedmiot z prezentu rzuconego przez sierżanta zimę. O kurde. Okej. Okay. Musimy teraz znaleźć sierżanta zimę, żyjącego gdzieś po wyspie, i zebrać przedmiot z prezentu przez niego, który on nam rzuci. No dobra, to widzimy się, jak już go znajdę. Okej, okay. Tu jest sierżant zima. Okej, okay. No rzuć. Nice. Daliśmy prezent. Zbierzmy prezent z niego. Przedmiot z niego, o. Dobra. Dziwiec nam przeszkodził. Dobra. I mamy kolejne zadanie. Okej, okay, czyli sierżant zima w tym roku. On nie jeździ po wyspie. Tylko on jest tutaj na tej wysepce. Na tej wysepce się znajduje. Co musimy zrobić teraz? Dostarcz paczki pod odpowiedni adres. Dobra, to lecimy. Okay, więc mamy pierwszy adres w Królewskich Kortach. Gdzieś tutaj. Dokładnie. Wystarczamy i lecimy szukać dalszych adresów. Okay, więc zbliżamy się już do drugiego adresu. To mamy. Ten oto domek obok posiadłości przepychu. Stawiamy. I został nam ostatni adres. Okej, więc jesteśmy już w ostatnim adresie, czyli Szermierczych Sadach. Tam ja je wybrałem. Tak, bo jest tych miejsc więcej. Widać. I dostarczamy ostatnią paczkę. Jest.
Musimy teraz ustawić świąteczne potwory ze stwory ze śniegu. Okej. Okay. Ok, więc dojeżdżamy już do pierwszego miejsca, gdzie możemy postawić tego świątecznego stwora. Tylko się tutaj wdrapię. Ojojoj. Albo nie. Dobra. Dobra. No, jesteśmy. Ok. Zobaczmy. Ej, mamy pierwszego świątecznego stwora. Okej. Tutaj mamy miejsca na stwora numer 2. Jak coś, to jest tutaj. Tutaj jest jeden, drugi jest tu. Na tej górce. I jeszcze jeden został. Ok, więc zbliżamy się już do miejsca numer 3. Czyli do tutaj tego obozowiska, gdzie znajduje się też jeden z NPC-ów. O, ten. Śnieżny napastnik. Dokładniej, wejdź mapę tam, ładnie tu, tutaj w tym miejscu. Stawiamy. Mamy. I teraz musimy wykonać emotkę ze świąteczną paczuchą lub sierżantem Zimą. Ok, więc docieramy już do świątecznej paczuchy. Tutaj tego głównego centrum ekspresowej spedycji. I robimy z nią emotkę. I to wychodzi na to, że wszystko. Kończ migawkę ekspresowej spedycji. Dobra. Czyli mamy wszystko. Dostaliśmy w nagrodę jeszcze cały jeden poziom za zrobienie tych zadań. Widzicie? Dobra. Okej. A. Okej. Wiecie? Dobra, więc chyba nie ma w sumie sensu wychodzić do lobby. Tam w sumie nic na nas nie czeka. Więc dzięki bardzo za oglądanie. I widzimy się w następnych materiałach na moim kanale. Na razie.